wokół Ziemi jest jakaś technologia rozpostarta wokół kopuły. Czy wiesz, jak się robi normalnie, aż mam ciarki na całym ciele, Aleks, to co zobaczyłam. Po prostu gotują nas żywcem. Gotują nas? Tak, gotują nas żywcem tutaj na ziemi. Wiesz, jak się robi przetwory na zimę w słoiku? Wkładasz produkt do słoika, ten, który potrzebujesz zakonserwować, a potem go wkładasz do kąpieli wodnej i gotujesz jakiś tam czas. To jest teraz robione z ziemią. Jest jakaś technologia zainstalowana, która powoduje, że po prostu ziemia jest dosłownie gotowana jak przetwory na zimę w słoiku. Dosłownie tak to mi pokazano jako oczywiście symbol, ale dosłownie zobaczyłam garnek z wodą i tak jak się wstawia słoiki do gotowania przetworów na zimę. Tak to wygląda. Co to powoduje? Powoduje to to, że woda z ziemi w środku pod siatką zaczyna parować. Woda w środku zaczyna parować, natomiast ta para zamiast skraplać się normalnie, schładzać się w postaci chmur i opadać z powrotem na ziemię, to ta para jest odprowadzana tak jakby na zewnątrz, czyli w ten sposób, jest to jakaś technologia, która powoduje właśnie, że tak się dzieje. I tak się dzieje na całym obszarze. I będą nam jeszcze teraz bardziej wmawiać, że to tutaj na tym jest ocieplenie klimatu, że lodowce topnieją i tak dalej, ale to jest kłamstwo. Zobaczyłam garnek z wodą i tak jak się wstawia słoiki do gotowania przetworów na zimę. Tak to wygląda. Co to powoduje? Powoduje to to, że woda z ziemi w środku pod siatką zaczyna parować. Woda w środku zaczyna parować, natomiast ta para zamiast skraplać się normalnie, schładzać się w postaci chmur i opadać z powrotem na ziemię, to ta para jest odprowadzana tak jakby na zewnątrz, czyli w ten sposób, jest to jakaś technologia, która powoduje właśnie, że tak się dzieje i tak się dzieje na całym obszarze. I będą nam jeszcze teraz bardziej wmawiać, że to tutaj na tym jest ocieplenie klimatu, że lodowce topnieją i tak dalej, ale to jest kłamstwo. Są tutaj statki z Federacji Galaktycznej, różnych ras, jest też czarna flota, widzę. I przede wszystkim też jest właśnie technologia sztucznej inteligencji. I tutaj jakby cała flota Starlinków, jakie były wypuszczone, służyła właśnie jakby temu. Cała flota Starlinków była temu właśnie przeznaczona, żeby wspomagać jakby. To są tylko narzędzia, tak? Ale tak naprawdę prawdziwa technologia na Starlinki została zainstalowana w momencie, kiedy zostały już przeniesione ponad siatkę. Bo to wszystko dzieje się ponad siatką. Więc to, co z Ziemi tutaj jakby przenoszono, to wtedy nie było jeszcze pełnego wyposażenia. To wyposażenie dopiero zostało do nich zainstalowane w momencie, kiedy zostało to wyniesione w przestrzeń ponad siatką. Ziemia jest po prostu niszczona. Niszczona i to jest cały czas pod kontrolą. To jest ścisła. No to jest po prostu tak, jak powiedziałam, tak jakbyś słoik na zimę gotował. Para, i to jest to, tak działa na tej zasadzie, tak, że po prostu technologia powoduje, że od środka, tak jakby od środka
Ziemia jest podgrzewana, cała atmosfera, jaka znajduje się wewnątrz, pod siatką, jest podgrzewana, tak? W tym momencie Ziemia naturalnie zaczyna parować. Zasoby wody z Ziemi zaczynają parować, tak jak to się dzieje w sposób naturalny, tak? Tylko wtedy, kiedy dzieje się to naturalnie, to wtedy para wodna w górnych warstwach atmosfery ochładza się, powstają chmury i potem deszcz spada z powrotem, tak? Natomiast tutaj jest to robione coś takiego, że w momencie, kiedy woda zostaje podgrzana i paruje, to zasoby tej pary wodnej zostają odprowadzone na zewnątrz, technologicznie. I w tym momencie Ziemia paruje, paruje, paruje i nie ma skraplania się tej pary wodnej w postaci chmur, tylko po prostu ta energia, która jest jakby tym niby słońcem, przepuszczona przez ten pączek, przez ten filtr, staje się tak paląca, tak będą po prostu celowo jakby jeszcze podgrzewać to, żeby cały czas jak najszybciej tą parę wodną odprowadzić, żeby zasoby wody na ziemi się całkowicie skurczyły. Oczywiście oni mają to cały czas pod kontrolą. Gdyby chcieli, to mogą przywrócić w każdym momencie odpowiednie zasoby wody, ale to jest na zasadzie, żeby całkowicie, ponieważ ludzie się budzą, obudzili się bardzo szybko i to ich niestety jakby bardzo, znaczy to jest na szczęście się obudzili, ale elity nie spodziewały się tego, bo jednak ta struna przeszła, ten pierwszy etap struny przeszedł, nastąpiło gwałtowne wybudzenie bardzo dużego potencjału, bardzo dużej populacji, więc w związku z tym te działania w celu narzucenia sytuacji związanych z możliwością ponownego zniewolenia zostały przyspieszone. Dlatego to jest podgrzewane, para wodna jest na zewnątrz odprowadzana, tak żeby Ziemię, żeby jakby tą część planety pozbawić całkowicie tej wody i żebyśmy po prostu bez tej wody byli. Więc najpierw nam zakazano oddychania, zabrano nam powietrze, a teraz chcą nam zabrać wodę, czyli dwa podstawowe czynniki, które są nam niezbędne do życia, czyli powietrze i woda, to po prostu chcą nam zabrać, ponieważ wiedzą, że istoty, które się tak szybko wybudziły, są już na takim poziomie świadomości i że tego nie są w stanie zatrzymać ani zahamować, to chcą zacząć oddziaływać na nasze ciała fizyczne. I tak to po prostu jest widziane. Więc mówię, jedyna możliwość to zdezaktywować, całkowicie zniszczyć tą technologię, która jest na zewnątrz siatki, która to powoduje. No i teraz mówię, te decyzje będą musiały być podjęte, co dalej z tym zrobić, ale mówię, problem nie dotyczy tylko tej planety, tak? Nie dotyczy tylko tej planety, ale tego wszystkiego, co tutaj się po prostu dzieje w ogóle w tym układzie i w tej części galaktyki. I to nie jest tak, że jest to naturalny proces od źródła. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, że to tak miało być i że wszystko jest zaplanowane i że to jest lekcja, że w pewnym momencie ta lekcja się skończy, bo wszyscy się wybudzą i wyciągną z tego własne wnioski, że to jest nauka, a my jesteśmy nauczycielami. Tak było. Tak było przez bardzo długi czas. Natomiast to, co zostało zrobione w tym rejonie teraz, było czymś, jest czymś, co absolutnie w żaden sposób nie zostało przewidziane. Źródło zezwoliło na to, żeby to doszło do tego stopnia po to, żebyśmy się wszyscy nauczyli, że niestety nie wszystko wolno. Nawet jeżeli masz wolną wolę, to sam powinieneś ją, obojętnie jaką jesteś istotą, obojętne kim jesteś, obojętnie na jakim jesteś poziomie,
na jakiej gęstości, to sam powinieneś sobie tą swoją własną wolę kontrolować. I zadawać sobie samemu pytanie przy każdym swoim czynie, na ile to jest etyczne w stosunku do innych istot. Tutaj było to puszczone całkowicie, całkowicie było to puszczone bez żadnej kontroli po to, żeby właśnie te istoty, które w tym momencie niszczą ten świat, w momencie, kiedy wszystko zostanie zatrzymane w ten czy w inny sposób, zrozumiały, co zrobiły sobie i innym. Jest to ostatni tego typu eksperyment i ostatnie tego typu działanie źródła, kiedy pozwoliło na wszystko. Na wszystko. To jest po prostu coś takiego, że pozwolono na wszystko, nawet na najgorsze okropieństwa, na najgorsze rzeczy, których jakakolwiek energia, jakakolwiek istota, cząstka duszy doświadczyła kiedykolwiek i gdziekolwiek. Nigdzie i nigdy nie było gorszych rzeczy niż teraz, tutaj, w tej galaktyce, bo to nie dotyczy tylko Ziemi. Takich planet jak nasza, gdzie dzieją się podobne rzeczy, ja widzę jeszcze około 20 kilku. Jest ten sam scenariusz, albo nawet gorszy, ale to jest ten obszar. To jest taka jakby, to jest taka enklawa, gdzie pozwolono na najgorsze okropieństwa. To, co się dzieje na Marsie w tej chwili, to, co się dzieje tutaj, to, co się dzieje jeszcze w naszym systemie, tutaj w Słonecznym, czego doświadczają inne istoty podobne do nas, ale nie tylko humanoidalne. To jest całe pasmo cierpienia. I pozwolono na to, żeby wszyscy doświadczyli najgorszego cierpienia, najgorszego bagna, najgorszego, co może być, po to, żeby już nigdy nikomu więcej nie przyszło na myśl tego powtórzyć. Nikt nie był w stanie przewidzieć, że można doprowadzić degenerację do tego stopnia. Nikt. Jest to najgorsze dno, najgorsze zło, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek miało miejsce. To, czym jest ta galaktyka unurzana. Nie było nigdy niczego gorszego. Tak to widzę. I te istoty, które będą podejmowały tę decyzję, potrzebowały tych dowodów. Po to, żeby przedstawić to innym istotom, które nawet nie byłyby sobie w stanie wyobrazić. Są na takim poziomie, są na takim, mają taką energetykę, takie wibracje, że nie byłyby w stanie nawet sobie wyobrazić tego, co tutaj się dzieje. Już samo, ja widzę tak, że już samo oglądanie tych dowodów jest dla nich czymś takim, że one nie mogą jakby tego nawet sobie przyswoić. Jest im, one są na bardzo wysokim poziomie, ale jakby sprawia im to, nawet ja nie mogę, to nie jest cierpienie, bo to jest coś, jakiś inny rodzaj emocji, której ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem tej emocji, które one odczuwają, oglądając to. Ale to jest tak jakby już jakby samo to, że znalazły się w przestrzeni tej informacji, powoduje, że one tak jakby się czymś osłoniły, czymś tak jakby się skurczyły, jakby się zdystansowały, jakby założyły sobie jakieś takie energie ochronne, wiedząc, co jakby czując, co może to wywołać w nich.
Ja nie rozumiem tej emocji, nie czułam nigdy czegoś takiego, co one czują, oglądając te dowody, które zostały tam dostarczone. Po prostu czuję tylko, sama czuję teraz wielki ból, patrząc na to, co zostało dostarczone. Ponieważ to nie dotyczy tylko tej planety. Nigdy nigdzie nie było większego zła. Nigdy. Dobrze. To wyjdź z tej wizji, Dorotka. 3, 2, 1. No jestem. Może chcesz sobie przerwę zrobić, wody się napić? Nie. Nie, bo jestem w bardzo głębokim, takim fajnym transie i nie chcę z niego się wybijać, wiesz? Mhm.